Nie wiem. To chyba będzie do momentu. O kurde, ci troll mnie wyprzedził. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie jednak łatwo. Octy, nie? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tych, co są skomplika DWDB, a to jest kolejny odcinek serii Zagramy w WRC Arcade. I bez oczywiście przedłużenia, tak jak już tradycyjnie, jedziemy do kolejnych trasz, które już zostały odblokowane ostatnim razem, właściwie nie ostatnim razem, bo ja sam je musiałem odblokować oczywiście poza nagraniem. Ale wiadomo, o co chodzi, że po prostu przechodzimy do następnych trzech tras, które zostały w tym momencie odblokowane i były nimi, o ile pamiętam, tak jak widziałem, Specja, Włochy oraz coś tam jeszcze. Czyli to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że dokładnie tak się dzieje. Jedziemy akurat Specję, która, jak dobrze pamiętacie, niezbyt mi wychodziła na tym, na nagraniu, kiedy robiłem normalnie Super Special, ze względu na to, że bardzo ciężko jest się utrzymać oczywiście na tej trasie, ale myślę, że tym razem będzie dobrze. Ale to jeszcze się przekona oczywiście z czasem i tym podobnym. Tak czy siak jedziemy dalej, ciśniemy na tym i wtedy, kiedy akurat przychodziłem to wszystko, to komunikat mi się dał, że przeszedłem wtedy tak zwany srebrny mode, czyli oczywiście na srebrny medal. Tak więc tamten poziom, jaki jechałem z tymi wszystkimi, o kurde, ale to było w ślisty momencie, normalnie zrobiłem to naprawdę jak zawodowy rajdowiec, że wtedy jak jechałem, to było po prostu poziom średni, więc można powiedzieć, że dosyć łatwo poradziłem sobie i też nie bez pozory akurat wtedy, jak walczyłem z tą Citroenem czy Fordem właśnie wspomnianym, jedź, tak szybko jak tylko możesz, że wtedy jak walczyłem z Fordem, to było widać trochę takie podniesienie jednak poziomu i to było akurat potwierdzone i widać było wyraźnie, że nie będzie wcale tak łatwo. Zresztą tak jak nazwałem to w odcinku, że nie będzie tak łatwo, bo rywale już zaczynają się rozkręcać coraz mocniej i coraz lepiej oczywiście. Checkpoint drugi, utrzymaj się, Fordzie Focusie. Czy się utrzymasz? Utrzymał się, bardzo ładnie. Akurat mi ten zakręt fajnie wyszedł. 8 sekund przewagi, jest dobrze, jak na trudny poziom można powiedzieć. O ile wiem, że ten... O, ale mną zatrzymało. O ile pamiętam, jeżeli ukończymy wszystkie te trasy, które będą, na przynajmniej chyba na 170 złotych punktów czy coś, to następne trasy, jakie będą, to chyba Monaco i jakaś tam jeszcze, ale zapomniałem, bo wiecie, ja zapominam, bo ja się skupiam głównie na tych, na wyścigach, a nie na tych aspektach innych, że co będzie następne do odblokowania, co będzie później i tym podobne. Najważniejsze jest to, żeby teraz przejechać do mety w dobrym stylu, żeby nie mieć żadnych problemów i w sumie tyle. Nic takiego większego nie ma tego. Co on powiedział? Press? Ja nie mogę wcisnąć prawego zakrętu. Jedyne co mogę, to wjechać w prawy zakręt. O kurde, 17 sekund przewagi. Musiałem naprawdę tamten fragment pojechać! Skoczyłem na braku prędkości, ale jednak utrzymałem się. Nie miałem tego dachowania na całe szczęście. Chociaż mogę to jeszcze wykrakać. Ale mam nadzieję szczerze, że tak to się nie stanie, że jednak wciąż będę jechał do końca i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry tam kierowcy, oczywiście kibice, którzy tam stoją zmarznięci to porządnie na całej tej oczywiście Specji, gdzie pewnie są mega minusowe temperatury, nie wiem, gdzieś pewnie z minus 15 albo minus 20. Zazwyczaj takie w Specji są, nie ma takich mniejszych, poza tym też jest tam dosyć fajne, czyste powietrze, gdzie można spokojnie se ten odpocząć, wyluzować się i takie tam podobne. Tak czy siak, oczywiście ukończyliśmy Specję, jedziemy do następnej trasy, pojedziemy sobie tym razem Mitsubishi i to będą Włochy. A ostatnie, jak widziałem, to była Grecja, tak więc jeszcze Grecję sobie przejedziemy. I Włochy teoretycznie powinny mi o wiele lepiej pójść ze względu na to, że trasa we Włoszech polega przede wszystkim na tym, na drodze. A jak dobrze wiecie z przykładów z Hiszpanii oraz Niemiec, mi się akurat fajnie jeździ na takich trasach, więc może akurat tu będzie dosyć łatwo. 3, 2, 1, go! Muszę się gdzieś zmieścić? Nigdy się nie zmieściłem niestety. Tak robiłem takie te zakręty na lewo i prawo, ale jednak... Au! Ała, to bolało. Oni mnie zblokowali, więc nie mogą nic zrobić. Zjeżdżaj stąd drogi, ty cholerny Hyundaiu, który nie wiem, czy za karę cię nie pojadę. O, za mocny zakręt? Za mocny trochę, ale czy ten? Czy... O kurde, nie ten przycisk wcisnąłem! Zawsze mam problem z tym rozluźnieniem, który jest przycisk od tego. Od hamulca, który od oczywiście od tego, patrzenia w tył. Zawsze mylę te przyciski L1 i R1. Taki to zawsze jestem. Ale przynajmniej to będzie dopiero walka na szczycie. A on jest skubany, blokuje?
Very, very long, easy ride. Checkpoint. Niestety tracę 15 tysięcznych sekundy, ale zaraz je odrobię, na spokojnie. I tym podobne. Dobra, tego się nie spodziewałem, że będę miał trochę problemów we Włoszech, ale... to było piękny jazd. Uwaga, koszyn. I to był typowy koszyn, bo musiałem dosyć mocno zahamować, tak jak teraz tutaj widać. Mała podgórka. I lecimy dalej. Buongiorno, wszyscy wybisze. Nie, to teraz zabijam jak jakiś typowy Rosjanin, a nie kurde jak Włoch, który zapewne by zaoferował mi tym, na mecie jakąś pizzę, na przykład margaritę. Bo oni zazwyczaj słyną właśnie z takiej gościnności fajnej. Checkpoint drugi, jaką mam przewagę nad tym Hyundaiem. Na razie się utrzymałem dobrze. Press is left. 7 sekund przewagi. Dobrze jest. Na razie jest w porządku, chociaż się obijam, ale się jeszcze trzymam. Nie jestem pewny, czy akurat ten temat na odcinek, który mam przygotowany, tak jakby będzie odpowiedni, ale jeszcze się zobaczę oczywiście, bo to będzie na ostatnią trasę w tym momencie. A tymczasem pod górkę, teraz pod tutaj na Włochy, przy pięknych widokach jakichś gór zrobionych z papieru. Hard left, dobra. I teraz medium right. Jedziemy, dobrze, tutaj wszystko na zakręty, na kolejne lasy widoczne. A ciekawy jestem, czy gdyby kiedyś się tak zdarzyło, to ciekawe, czy ktoś by, akurat nie wiem, jadąc na pełnej prędkości, wjechałby w czyjś dom. Wiem, że takie... tego się nie spodziewałem. Wiem, że z filmów kiedyś jakichś tam historycznych zdarzały się takie przypadki, że jak był jakiś rajd, to kierowca jechał tak za szybko, że po prostu wjechał w czyjś dom. I zastanawiam się, co by tak było, gdyby to było w tych, w oficjalnych zawodach, oczywiście w WRC, że nie wiem. Na przykład taki Sebastian Ozier by miał awarię hamulca i by wjechał komuś w dom i nagle że dzień dobry, czy przyszedł, czy są moje tutaj krakersy? A oni takie, że no co pan wyprawia, co pan wjechał? No przepraszam bardzo, ja tutaj chciałem po prostu odebrać swoje krakersy i tym podobne. Przepraszam bardzo za małą przerwę oczywiście, to jest prawo do pokoju, a tymczasem zajmiemy się oczywiście ostatnią trasą już na ten odcinek, a więc oczywiście rajdem Grecji, czyli oczywiście miejscem pradawnych bogów, którzy rządzili akurat tym krajem, jak na przykład Zeusa i tym podobne i takie tam. I oczywiście tutaj przygotuję ten temat na odcinek, bo nie wiem, czy akurat dam radę tutaj dojechać tak dobrą przewagą, ze względu na to, co zawsze miałem. Znaczy trochę miałem tutaj problemu. Czy spiszcie się na tę, na zewnętrzną? Na Citroena się wcisnąłem, ale czy na Mitsubishi'ego się wcisnę? Nie, będę musiał jechać na lewą. Nie, na prawą. Nie, jednak się wcisnąłem. Powoli mój pezociku jeden. Malutki skarbeńku, który jedzie bardzo dobrze. Oj, trochę teraz za szybko. Tak, znowu wybrałem pezota, bo zauważyłem, że pezotem też mi się fajnie jedzie. Może to dopiszę jednak na ten. Na trzecim miejscu tych samochodów, które fajnie mi się jedzie, bo przecież na pierwszym mam Subaru, na drugim Citroena. To na trzecim niech będzie teraz Peugeot, bo zobaczcie jak ja jadę, fajnie mi się jedzie. Widać, że ten samochód jest idealny pod te trasy typowe na właśnie zakręty. I też za szybko jadę. 3 sekundy przewagi właśnie mam nad rywalami. I teraz może powiem temat na odcinek, który przygotowałem. Otóż, czy miałem kiedyś jakiegoś, i obecnie, czy mam jakiegoś ulubionego kierowcę w WRC, który pasuje mi taką jazdą i tym podobne. Co logiczne, oczywiście kiedyś lubiłem Sebastiana Lewa, czyli dominatora w WRC, który wygrał 7 czy 8 tytułów mistrzowskich swoim Citroenem. Po prostu mi się podobał swoją jazdą i tak dalej. I to był mój ulubieniec. A jeżeli chodzi... nie tak agresywnie, proszę cię. A jeżeli chodzi o dzisiejszych kierowców, to powiem szczerze, ciężko wychwycić takiego ulubionego właśnie, bo wielu jest takich świetnych właśnie kierowców, którzy potrafią jeździć, jak Thierry Neuville, Sebastian Ozier, kto tam jeszcze był, ten Belg, nie, Belg to jest Neuville. Wielu takich jest, ale jeżeli już mam powiedzieć, to niech będzie ten Thierry Neuville właśnie, bo on akurat nigdy nie wygrywa tylu tych wyścigów, ale pomijając Sebastiana Oziera, który jest drugim dominatorem na razie, jeżeli chodzi o WRC, to on jest takim zawsze przegranym, ale też przy okazji jest zawsze takim dobrze jedącym, że słabiej jeździ, ale zawsze utrzymuje taką, można powiedzieć, odpowiednią, ustabilizowaną formę, że nigdy nie spuszcza z tonu, a jeżeli już spuszcza, to tylko dlatego, że
jeżeli będzie miał jakąś awarię albo popełni błąd spowodowany jakąś, nie wiem, górką, kamieniem czy coś i nie będzie miał po prostu możliwości, by wjechać oczywiście dobrze w zakręt. Bo zawsze zauważyłem, że kiedy on jeździ, to zawsze on kończy na najczęściej drugim albo trzecim miejscu. I to jest akurat fajne, bo to jest taka mocna stabilizacja formy, która pokazuje, że jest to jednak dobry kierowca, który jeździ chyba Hyundai'em, o ile pamiętam. Ale nie jestem w 100% pewny, więc można powiedzieć, że on jest takim obecnie moim ulubionym kierowcą. Piękny wjazd oczywiście z tego, z Peugeota na metę i tam chyba miałem przewagę ponad 17 czy 18 sekund, więc ten tryb hard to wydawało mi się, że będzie trudniejszy, a jednak był hard, był taki easy, easy hard można powiedzieć, najprościej rzecz biorąc. To się akurat udało, pięknie, mamy obecnie 111 tych i zostało nam oczywiście niewiele, że w następnym odcinku najpewniej zajmiemy się ostatnimi trzema trasami, a więc Finlandią, Monte Carlo oraz Wielką Brytanią. Ja ten na momencie, ja już się tutaj myślę z wami pożegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE, na razie i cześć!